testuję muchę. Halo, halo, witajcie. DCO Fishing, Robert z tej strony. Dzisiaj totalnie rekreacyjnie, na sportowo, na stawach Złoty Lin w Grabowcu, gdzie już łowię od 20 lat i tutaj są naprawdę fajne ryby, fajne warunki do łowienia dla tych, którzy amatorsko i może nawet wyczynowo. Teren jest monitorowany, zadbany i w ogóle lubię tu przyjeżdżać. Tak po prostu. A dziś dawno nie łowiłem, więc karpie na muchę z powierzchni. I zobaczcie, czy tu nie jest pięknie. Grążele, trzciny, ładnie, ale dziko. Trzy fajne stawy. Tu naprawdę warto przyjechać nawet na godzinkę czy dwie, czysto relaksacyjnie. Sportowe łowienie w pięknych okolicznościach przyrody, wśród koni i tych wszystkich tutaj widoków. Naprawdę można odpocząć. Dziś, teraz karpie z powierzchni, a wieczorem może zapoluję na tutejsze sumy. Na tym zbiorniku mój muchowy rekord to jest 8 karpi w godzinę, między 5 a 10 kilo, ale dzisiaj widzę, że nie są zbyt aktywne, więc nawet jedna ryba będzie sukcesem. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać na to jedno wyjście do suchej muchy. O, tam się coś spowiło pięknego. Tu widzę karpia, który zażarł coś w grążelach. Może i muchę będzie raczył skonsumować. Położyłem ciutek dalej muchę. Jest zrobiona z sierści sarny. Wygląda jak miękkisz chleba albo jakiś owad. Ale rybki małe mogą ją skubać, co wywołuje reakcję u większych ryb, ponieważ myślą, że to jest faktycznie smakowity kąsek, bo małe wydłubują pojedyncze włoski z muchy i to wygląda bardzo naturalnie i mi się to po prostu sprawdza. Ale dziś trzeba wyczekać to jedno, jedyne branie. Nie ma lekko. O, o, o. Pięknie, pięknie. Tylko nie moją muchę. Ale nie można jej ruszać. Testuję muchę. Jest pan karp z powierzchni. O, był. Okej, będzie następny. Jest, kurde. Jak duża ryba. O, jest jak zwykle w grążele. No nic. Wyjdzie sam. Wyjdzie albo nie wyjdzie. Wyjdzie. To duża ryba. O, pełno łuski, piękny karp.
świetnie, wyszedł. Ok. Wędka w klasie 12, to nie trzeba się przejmować. Hamulec walki. Vision HDC. To jest naprawdę fajna maszyna do takich walk. No i stary numer, czyli wejście w grążele. Okej. Jeszcze chwilę i będzie gotowy, ale jak zwykle pośpiech jest niewskazany. Fantastyczny. Jeszcze się broni zaciekle. Teraz już te letnie ryby to mają jednak siłę. Największą rybę, jaką tu złowiłem na muchę, to jakieś 15 kilo. No, ogromna ryba. Okej, chodź tu, panie. Panie karpiu. Wyczekany. Przechytrzony. Muchówka w klasie 12 lub cross flatsman 2,70 długość, stworzony by łowić tarpony albo GT w tropikach, więc karpie tej wielkości to bułka z masłem. No dobra, już starczy. Ale ma jeszcze pary. Przypon 0,28. Ale ryba super silna. Mam tu pożyczony jakiś podbierak. Chyba starczy. Opa, starczy. A się zamontała rzeka. Okej. Mamy rybkę w podbieraczku. Taki karpiszon. Ciężko powiedzieć,
sami ocencie. O, na moje takie dobre. O, 6 kilo. Fajna rybka. Okej. Mucha w pysku. Idealnie. O! Nie ma co się wyrywać, bo zaraz pójdziesz do wody. O, mucha się wyczepiła. Możesz odpływać. Okej. Pierwszy zaliczony, wyczekany. Drugi pan karp, który wziął. Masz ci los, bateria mi padła w GoPro. Taki oto delikwent. Odpływa sobie te 4 kilo. Fajnie było.